Czołem ludziska! Inaugurujemy sezon 7 z The Escapists! Boże, to już 7 sezonów, masakra, kiedy ten czas poleciał? Ale to, co robimy na początku każdego sezonu, począwszy od 2 sezonów wstecz, to jest wybór imienia dla naszych więźniów. Otóż ten wybór, tak jak ostatnio, będzie należał do was, będziecie mogli podać mi swoje propozycje i ja spośród nich wylosuję te najciekawsze, najfajniejsze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz pokażę wam, jak będzie to wszystko wyglądało dla tych, którzy nie wiedzą i się nie orientują i po raz pierwszy widzą The Escapists na oczy. Oczywiście będę musiał usunąć niestety któryś z moich save'ów. Pacha, dobranoc. Weźmiemy sobie kogokolwiek, żeby wam pokazać. Proszę bardzo, jedną z nowych rzeczy jest również tutorial. Będziemy mogli sobie przejść tutorial i zobaczyć, o co chodzi w grze. Tak naprawdę to będzie nas uczyło podstaw, mechanik, i o co chodzi w The Escapistach i tak dalej, ale my oczywiście zatwardziali gracze już mamy w małym palcu wszystkie najmniejsze rzeczy, chyba że kurczę, nagram jeszcze jakiś osobny, zupełnie osobny odcinek, gdzie przejdę cały tutorial i pokażę wam, na czym to polega. Szczególnie to powinno być pomocne dla graczy, którzy nie znają The Escapists całkowicie. Ale okej, będziemy się mierzyć tym razem właśnie, sprawdzam tylko, czy nie ma ich więcej, San Pancho. I to jest pierwsze więzienie na poziomie hard, czyli więzienie trudne. I już nie mogę doczekać się, aż zacznę w nie grać. No ale na początku najważniejsza rzecz. Nazywamy naszych uciekinierów. Jest nas tutaj, widzę, 14. Tak, 7 razy 2 mamy 14 i strażników mamy 10. Czyli 10 strażników i 14 współwięźniów. Jak oglądaliście poprzedni sezon, śledziliście komentarze, Lancer prowadził dziennik strażnika goryla. I wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Bardzo fajnie poprowadził wątek i przemyślenia swojego własnego strażnika, więc jakby w zadośćuczynienie, jako rekompensata, jako moje jakby podziękowanie w jego wkład, pozwoliłem mu w tym sezonie również wziąć udział, tylko tym razem jako więzień. Więc Lancer, mam nadzieję, że wymyślisz jakąś fajną historię do swojej postaci, czyli do goryla, który tym razem będzie jednym z więźniów. Zobaczymy, w którą tak naprawdę cele trafisz. Jestem prawie przekonany, że jak zwykle, mając szczęście, trafisz do mojej. No ale, o co chodzi? Mamy tutaj 14 więźniów, mamy 13 w sumie, tak? I 10 strażników. I teraz możecie sprawdzić. Na dole, w opisie, pod filmem, jest link do ankiety. Ankiety, którą, jeżeli wypełnicie i wyślecie, to wtedy to będę uznawał jako wasze zgłoszenie. Ale przejdźmy do samej ankiety. Okej, tak mniej więcej powinna wyglądać ankieta, kiedy ją otworzycie. I teraz tak, szybko wam powiem, o co chodzi, wszystko szybko prześledzimy każdą rubrykę, ponieważ jest ich teraz więcej niż było w poprzednim sezonie. Ale lećmy, na początku wpisujecie własną ksywkę z YouTube'a, żebym mógł wam pogratulować, jeśli waszą propozycję wylosuję. Następnie decydujecie, czy chcecie, żeby wasza postać była więźniem, czy strażnikiem. To bardzo ważny wybór. Następnie podajecie imię swojej postaci, czyli kluczową rzecz. I teraz najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o zasadę wpisywania tego imienia. Musi pasować do więziennego klimatu. Jak dacie imię na przykład Stokrotka, no to leciutko trochę słabo, nie? No trochę nie pasuje do więzienia, nie? Z technicznych rzeczy, no to musi mieć więcej niż 3 i mniej niż 10 znaków. Nie może zawierać wulgaryzmów, no bez przesady, no nie róbmy, prawda, tutaj popeliny, a nie pośmiewiska. Najlepiej, żeby nie miało cyfr i musi być jednym słowem. Koniecznie musi być jednym słowem, ponieważ system weryfikacji imion w The Escapists nie uznaje spacji. Następnie rzeczy są, to wszystkie rzeczy są oczywiście obowiązkowe. Te rzeczy musicie wpisać, żeby w ogóle ankieta wam przeszła dalej i wasza propozycja była zaakceptowana. Następnie są rzeczy, 3 rzeczy opcjonalne. Pierwsza rzecz opcjonalna, którą możecie dodać, możecie napisać mi, dlaczego akurat takie imię podaliście. Jeśli to imię ma jakąś swoją historię albo swój, na przykład, przyczynę, tak? Więc możecie w tym miejscu właśnie opisać, dlaczego akurat takie imię. Następnie, jak możecie zauważyć, kolejna osoba, kolejny uciekinier, będzie nazywał się Dziara. I teraz już wiecie, że nazywać się będzie Dziara. I możecie zaproponować mi jego własną historię. Dlaczego akurat trafił do więzienia? Jakie jest jego powiązanie z blachą? Najbardziej kreatywną historię przedstawię na samym początku sezonu 7, czyli w następnym odcinku, czyli w pierwszym odcinku sezonu 7, po prostu, tak? I jeszcze jedna taka całkowicie dla zabawy, jedna rzecz, którą możecie wpisać, to możecie spróbować oszacować, ile dni zajmie Dziarze ucieczka z San Pancho. Przypominam, San Pancho jest więzieniem o poziomie trudności hard, czyli ciężkie.
Możecie teraz zabawić się w takiego, kurczę, wróżbita Macieja i spróbować oszacować, w którym dniu uda mi się uciec szanownym panem Dziarą z więzienia San Pancho. Także tyle, jeśli chodzi o ankietę, tyle, jeśli chodzi o całą zabawę w DSK-pisty, w podawanie imion. Mniej więcej wiecie, o co chodzi, więc szanowni państwo, możecie zacząć wpisywać swoje propozycje, będę na nie czekał ze zniecierpliwieniem oczywiście. Przypominam, że sezon 7 z DSK-pist startuje, dokładnie rzecz biorąc, patrzę na swoje magiczne notatki, we wtorek, 13 stycznia. Więc macie dni, no tak mniej więcej, skoro dzisiaj jest sobota, tak wydaje mi się, że sobota i niedziela spokojnie możecie próbować wrzucać. Ja gdzieś pewnie wieczorem w niedzielę będę nagrywał sezon, więc dwa dni niecałe macie czas na to, żeby podać swoje propozycje imion do sezonu siódmego. Ode mnie na tę chwilę to wszystko, czekam z utęsknieniem na wasze propozycje, zobaczymy co tam wymyślicie tym razem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!